Cześć, czołem, drogi widzu, Galoquero z tej strony w kolejnym odcinku gry nie innej jak Mage Seeker. Rozpocznijmy sobie tutaj może od czarotwórstwa, tylko w jaki sposób ja mogę te czary ulepszyć, bo z tego co widzę to tak troszkę niezbytecznie mogę to zrobić. A, tutaj są czary, ok. Wykupimy sobie wszystko co mamy po kolei. Dobra, magię lodu też mamy tutaj już na 100%. No, magię natury też, z tego co widzę. Kolejne czary. Chociaż w sumie nie wiem, czy mi starczy kasy, szczerze mówiąc. Znaczy kasy, zasobów. Dobra, teraz mamy elektryczność i mrok. O, tu tylko stuwa. I to niewidzialność w ogóle jest. No to luz. Tu za 500 zostaje nam 30 zasobów, czyli po kolejnej misji już będziemy w stanie wykupić sobie wszystkie możliwe czary, które mamy. Dobra, chodźmy na tą opcjonalną misję. A, no tak, zapomniałem o tym, że przecież ich wysłałem. Chociaż z drugiej strony oni też tutaj jakieś zasoby przyniosą, ale wydaje mi się, że to nie jest za dużo. Dobra, mamy tutaj zadanie poboczne. Siedziba w ukrytej przełęczy. Pozostałości petrucytowego kolosa łowców magów są przechowywane w ich laboratorium w ukrytej przełęczy. Pośpiesz tam, znajdź łowcy magów, który przysiągł zniszczyć maszynę i pomóż mu. Klasycznie bierzemy. Raz, dwa. I lecimy z tematem. Znaleźliśmy laboratorium w ukrytej przełęczy. Pracują tam nad kolotem. Dość mam patrzenia, jak łowcy magów wykorzystują dorobek mojego przodka do niecnych celów. Czas zakończyć to raz na zawsze. Miejmy nadzieję, że zdążymy to zakończyć. Zakładając, że nasz naukowiec nie zrobił tego dotąd sam. No i dobra, lecimy z tematem. Aha. Aha. I takim oto sposobem mam pełne życie. Dobra, coś się zblokowało i nie da się go zabić. Dobra, schodzimy na pierwszy poziom. Przystosowane. I śmiertelna precyzja. Może być.
Okej, tutaj mamy klucze. Tego raczej nie rozwalimy. O proszę. Ktoś mnie tu czymś ogłuszył. Dobra. Ciekawe, czy zwierzątko znowu będzie w tych najniższych rejonach. Ale by było śmiesznie, jakbym nie trafił. Co my tu mamy? Przywołuje błyskawice, dobra, aktualnie z pomnaża obrażenia, dobra, może być. Ale to byśmy sobie wzięli zamiast tego. Czyli 150 pomnaża nasze obrażenia, ciekawe jak. Ups. No wypieprzaj. Ciekawe, po co ja bym się tu miał przenieść. Ups. Zarówno na dole, jak i u góry niczego nie ma. No okej. 1275 też powinno na luzie nam wystarczyć. Potężna siła. Obrażenia w zwarciu są zwiększone przez ograniczony czas. Efekt jest odświeżony po zabiciu. No to może być jak najbardziej. Tylko zamiast czego byśmy sobie to wzięli? Nie wiem, wezmę sobie za to. Będziemy kombinować z czarami w takim razie. Tym bardziej, że te ulepszenia tych czarów są dosyć fajne i potężne, więc na luzie. No jak widać, dosyć konkretnie nam to tutaj daje możliwości, bo trzy strzały i praktycznie przeciwnik leży, więc... Dobra, tu prawdopodobnie będzie skok z góry, bo nie ma żadnej ścieżki prowadzącej. Dobra, tu mam jakieś zejście. O właśnie, ja o tym mówiłem. Do tej skrzyneczki, zejście z góry. Świetnie.
No tak poza tym tutaj walczyć nawet nie musimy, jak widać. O, jest zwierzak. Bardzo fajnie. Tylko jeszcze co tu jest? Nic szczególnego, mamy tak jakby trzy ścieżki. Ale tu niczego nie ma, jest ślepy zaułek. Troszkę oberwałem. Okej. Okay. Śmiertelna precyzja. Każde zabójstwo zwiększa obrażenia zadawane kolejnym wrogom. Może być, może być. Zamiast tego. Chociaż ciekawe, czy te efekty się nakładają, gdybyśmy mieli na przykład, nie wiem, dwa razy to samo właśnie, tak jak przed chwilą była taka okazja. Okej. Nie wiem, czy te zasoby w ogóle jeszcze nam się na cokolwiek przydadzą. Bo jedyne co nam pozostaje, to tak naprawdę wziąć sobie i wykupić wszystkie czary, a reszta już jest praktycznie nieważna. Wow. Ładnie mu zjadło życie, nie da się ukryć. Nieźle. Dobra, tu mamy chyba... Tu mamy akurat chyba wejście do góry, nie zejście na dół. Ale nieważne, bo akurat chcielibyśmy... Dobra, tutaj niczego nie ma. Jednak nie chcielibyśmy. Okej. Okay. Wzmocnienie zdrowia. Może być zamiast tego. Chociaż... Dobra, zamiast tego. Tu już widzę, że będziemy mieli jakąś walkę. Głowa kolosa. Dwie głowy kolosa. Wow. Nieźle. Lecimy w takim razie. Niewrażliwość, czyli pewnie będzie trzeba... Aha. Dobra, jeden hełm nie żyje, znaczy no nie żyje. A do drugiego sobie użyjemy mocy. No i fantastycznie.
Tam akurat nie przejdziemy, tutaj też nie przejdziemy, możemy jedynie iść do przodu i porzucić nasze czary oczywiście. Ale te wzmocnienia były całkiem konkretne. Okej, czterech followerów i z drugiej strony również czterech. Świetnie. To coś zabiło go, nim zdążył dokończyć zadanie. Nie miał szans. Jednak. Gdyby tylko znalazł nas wcześniej. I kolos zniszczony, a tutaj też i mamy w sumie osiągnięcie. Dobra. Jednego brakuje mu do maksimum. Tutaj brakuje też jednego do maksimum. Tutaj brakuje również jednego do maksimum. No to dobrze się składa akurat. Spoko. I tak chyba jeszcze piąta misja opcjonalna będzie odnośnie tego niszczenia kolosa. Tak samo jak było z tym szeptem w lasach, czy szeptem, czy mrok w lasach, czy jak to się nazywało. Tam gdzie walczyliśmy z niby Morganą, a to był Nocturn. Gotowe. Kolos łowców magów nigdzie się dziś nie ruszy. Dobra, robota Sylas. Minie dużo czasu, zanim znów dźwigną ten projekt na nogi. To znaczy, że możemy skupić się na ratowaniu magów i obalaniu rządów terroru łowców. Oby nigdy już nie wykorzystali dorobku mojego przodka do niecnych celów. Nie zlikwidowalibyśmy tego zagrożenia bez ciebie, Sylas. Leilani byłaby dumna. Gdziekolwiek jest, na pewno się do nas uśmiecha. Tym samym oczywiście możemy zakończyć ten odcinek, a w kolejnym ruszamy dalej. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się.